Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób sprawdzić, czy w gniazdku jest napięcie. Można to zrobić naprawdę bardzo prosto, z wykorzystaniem nawet zwyczajnej lampeczki, żaróweczki, ale także oczywiście różnego rodzaju próbników elektrycznych albo zwykłego multimetru za około 15-20 zł ze sklepu. Zacznijmy może od multimetru, w jaki sposób sprawdzić, czy jest napięcie w gniazdku. Już Wam pokazuję. Wystarczy uruchomić multimetr na prąd przemienny, taka tylda tutaj koło V, czyli V, na wyższą wartość napięcia niż taka, jaka w gniazdku jest. W tym wypadku 750, bo w gniazdku ma być 230. Przykładamy po złożeniu tutaj, tak ma być podłączony miernik, zobaczcie, jeżeli chodzi o sondy. Przykładamy teraz nasze sondy do gniazdka, do tych otworów. Jeden, drugi. Jeżeli mamy wartość 230, 236, mniej więcej tak jak tutaj widzimy, to oczywiście napięcie jest. Tak więc mamy zweryfikowane za pomocą naszego miernika. Druga opcja. Wyłączę oświetlenie, żebyście lepiej widzieli. To jest skorzystanie właśnie z takiego multi-ekstra urządzonka, czyli zwykłego próbnika elektrycznego. Wkładamy do dziurki lewej i tutaj powinno nam się zaświecić taka lampka. Powinniście widzieć w tym miejscu tutaj. Widzicie? Popatrzcie. Mruga, mruga. O, teraz przybliżyłem, żebyście lepiej widzieli. Zobaczcie. Mruga. Tutaj taka lampka świeci. Puszczam. Dotykam. To jest jeden. Możemy to zrobić także za pomocą innego próbnika. Rodzajów jest sporo w sklepach. Wystarczy przyłożyć, nacisnąć i sprawdzić, czy nam tutaj lampka świeci. O, tak jak widzicie zresztą. Inny, jeszcze trzeci, taki z takim mikrowskaźnikiem elektronicznym. Przykładamy, przyciskamy i lampeczka tutaj nam świeci, jak widzicie. Tak mruga, tutaj tak lekko pomarańczowo. Tak więc sposobów na pomiar, czy sprawdzenie raczej bardziej, gdzie jest napięcie, czy jest napięcie, jest kilka. Oczywiście można także sprawdzić w innej dziurce, na przykład tutaj, sprawdzić i zwyczajnie nie będzie świecić. Powinno świecić tylko i wyłącznie po lewej stronie. I tutaj na bolcu też nie powinno świecić. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że świeci Wam także na przykład tutaj w prawym, czyli w neutralnym, tam powinien być styk neutralny, podpięcie z przewodem niebieskim neutralnym. Ale jeżeli by tutaj neonówka Wam trochę świeciła, to być może gdzieś w instalacji macie drobne przebicie, no i trzeba byłoby znaleźć najlepiej to rozwiązanie. Być może gdzieś w ścianie, w zaprawie po prostu ta gumowa obwoluta, ten element na przewodzie po prostu jest gdzieś przecięty i styka się blisko z drugim, ewentualnie jest tam po prostu jakaś wilgotna ściana i ta izolacja po prostu jej nie ma, jest jakaś dziura. Albo ktoś źle końcówki poprzycinał, ściągając izolację z przewodów i naciął po prostu te druciki. I trzeba byłoby to najlepiej naprawić. Tak więc jak sprawdzić, to pokazałem Wam już kilka sposobów, a kolejny, najprostszy, to oczywiście podłączyć do gniazdka jakikolwiek odbiornik elektryczny, na przykład właśnie taką lampkę halogenową. Dwa przewody są, wkładamy je po prostu do środka. O, w ten sposób to jest troszeczkę mało bezpieczne, teraz to pokazuję, ale tak też można zweryfikować na szybko po prostu żarówką na 230, czy działa. Czyli wkładamy, zobaczcie, przygotujmy sobie tak, żeby to wyglądało jak wtyczka. Jeżeli nie mamy wtyczki, oczywiście ciach, ciach i lampka powinna nam świecić. Tak jak zresztą widzicie. W tym momencie wiemy, że na pewno napięcie w gniazdku jest. I to by było chyba na tyle. Tak więc jeżeli będziecie musieli zweryfikować napięcie w Waszych gniazdkach, no to sposobów macie wiele. Najpopularniejszym jest posiadanie po prostu takiego próbnika elektrycznego za około 5 zł z marketu. Przyciskamy tu u góry ten metal delikatnie i tutaj nam ładnie neonówka świeci, gdy wkładamy do lewej dziurki. Ale czasami trzeba zweryfikować także i prawą, bo być może jakiś, że tak powiem, majster podłączył na odwrót. Z mojej strony to tyle. Zapraszam Was do subskrypcji na dole kanału forumwiedzy.pl. Komentujcie i łapkę w górę dajcie, to oczywiście będzie więcej poradników, jeżeli będzie Wam się coraz bardziej podobać to, co będę nagrywał, a będzie coraz ciekawiej. Trzymajcie się, pozdrawiam.